Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym wykładzie Wszechnicy Żywieniowej SGGW. Chciałbym serdecznie powitać pana profesora, doktora habilitowanego Krzysztofa Paśnika, który jest chirurgiem z wieloletnim doświadczeniem w chirurgii przewodu układu pokarmowego, w tym również chirurgii bariatrycznej, czyli chirurgii, która pomaga osobom z bardzo dużą otyłością. Otyłość, Państwo wiedzą, jest problemem ogromnym obecnych czasów. Coraz więcej ludzi ma nadwagę, ma otyłość, coraz więcej dzieci jest otyłych. No to niestety skutki nieprawidłowego żywienia, skutki małej aktywności fizycznej. I jeżeli dieta nie pomoże przy tej dużej otyłości, przy ewentualnie mniejszej i występujących innych chorobach, tak jak cukrzyca, może pomóc operacja, ale operacja to nie tylko sama operacja, to również przygotowanie do zabiegu i również okres pooperacyjny i tutaj ogromna rola nie tylko operatora, ale również dietetyka. Dlatego zaprosiliśmy pana profesora i zaprosiliśmy panią doktor nauk medycznych, panią Iwonę Boniecką, dietetyka z też wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu, w postępowaniu z osobami przed i po operacji bariatrycznej, o przedstawienie tego zagadnienia. Także serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia i bardzo proszę o przedstawienie właśnie tego zagadnienia, jak może chirurg razem z dietetykiem pomóc osobie z poważną otyłością. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, jest to dla mnie oczywiście ogromna przyjemność wystąpić przed Państwem. Chciałbym powiedzieć na wstępie, że otyłość to rzeczywiście jest problem bardzo duży. To jest nawet, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile procent osób choruje na otyłość i jaki jest problem leczenia tej otyłości. Ale nie jest to problem, który by się zjawił u nas teraz. Wiemy o tym doskonale, że choroby cywilizacyjne pojawiły się już dużo, dużo wcześniej, tylko nie bardzo można było je określić i powiedzieć na przykład, że ktoś jest otyły, ktoś jest chory. Nie, wtedy się uważało, że za dobrostan, dobrobyt, ale jak doskonale pamiętamy z historii, są to niestety czasy takie saskie, naszej szlachty, rozpasanej nieco, tutaj przykładem jest Jan Zagłoba i wtedy nie mówiło się o chorobie, tylko mówiło się o tym bardziej w kierunku dobrostanu. Natomiast jeżeli chodzi o samą definicję otyłości, jest ich kilka i tu są przytoczone takie trzy, że otyłość to jest stan nadmiernego gromadzenia się w ustroju tłuszczów. Kolejna to jest otyłość jest zaburzeniem hemostazy, przemiany energetycznej spowodowanym nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, w wyniku czego dochodzi do zwiększenia magazynowania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Ilość nadmiernej tkanki tłuszczowej można określić dzięki wskaźnikowi BMI. Jest to wskaźnik, który wzbudza w tej chwili ogromne emocje ze względu na to, że jest to wskaźnik, który został zaprogramowany jakby czy wynaleziony do zupełnie innych celów i został przystosowany do oceny stopnia otyłości. Jest to chyba najstarszy wzór na świecie, jaki jest używany jeszcze obecnie w medycynie. Ale nie znaleziono jak do tej pory czegoś lepszego. Wskaźnik masy ciała to jest stosunek masy ciała do wzrostu w metrach do kwadratu. I dzięki temu możemy określić stopień otyłości. Mamy generalnie rzecz biorąc 3 stopnie otyłości. O tym jeszcze powiem przy następnej okazji. Jeżeli chodzi o samą epidemiologię, tak jak wspomniałem, jest to problem, który dotyczy rzeczywiście bardzo dużej liczby osób na świecie. Jeszcze do niedawna uważało się, że Azja i Afryka są to kraje, które są pozbawione tego problemu, ale w obecnych badaniach się okazuje, że coraz więcej tam niestety jest osób z otyłością, a nawet już parę lat temu zrobiono takie badania i w Azji, gdzie mieliśmy takie mniemanie, że tam jest rzeczywiście nie będzie tego problemu, wyrównała się liczba ludzi z wagą, z masą ciała prawidłową w stosunku do tych osób, które miały nadwagę i otyłość. Te liczby, które Państwo widzicie na tym slajdzie, doskonale pokazują, jaki to jest problem, a ten punkt, gdzie 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat w tym badaniu, co było przeprowadzone, rzeczywiście pokazuje ogromny problem.
Tu na tym przedroczu mamy, jakie są trendy, jeżeli chodzi o nadwagę i jakie są trendy, jeżeli chodzi o otyłość. Musimy rozróżnić, bo często chorzy, przychodząc do mnie, mówią, że przychodzą się leczyć z powodu nadwagi, więc ja od razu mówię, ja nie leczę nadwagi, ja leczę otyłość i to otyłość olbrzymią. Jest taki stosunek wypierania troszeczkę tego słowa otyłość z własnej myśli i trzeba to zdecydowanie mówić, bo otyłość to jest choroba. I to jest choroba, którą WHO już w 1998 roku nakazało leczyć, więc także wszyscy o tym powinniśmy pamiętać. Jak widzimy, te wykresy pokazują, że ten wzrost otyłości i nadwagi jest właściwie we wszystkich zakątkach naszego świata. Może najniższe są w Azji Zachodniej, tam, ale to jest widać, że te wskaźniki są stale rosnące. A jeżeli chodzi tutaj o kobiety, mężczyźni, porównanie w zależności od wieków, od wieku, jaki mamy, widzimy, że najwyższe trendy, jeżeli chodzi tutaj ten wykres numer 6, pokazuje, jak te trendy się kształtują. I że właściwie do 70 roku mamy takie trendy zwyżkowe, jeżeli chodzi o kobiety. Jeżeli chodzi o mężczyzn, mamy trend taki raczej stabilny i ten wiek powyżej właściwie 50 roku życia z dużym wzrostem i utrzymywaniem się tej tendencji. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy według badań, jakie zostały przeprowadzone, przy całej populacji około 38 milionów Polaków, jak spojrzymy na te dolne nasze wskaźniki, jeżeli chodzi o otyłość i nadwagę, to mamy 62%, jeżeli chodzi o mężczyzn, 23%, jeżeli chodzi o kobiety. I te trendy są bardzo takie dla nas bardzo, bardzo no, niekorzystne. One są niestety nadal, mimo jednak, że nasze wiadomości czy nasza wiedza na temat leczenia otyłości zwiększa się i jest ona, no, ona rzeczywiście coraz szersza. Niestety nasze zachowania prowadzą do tego, że sobie z tym problemem nie radzimy. Otyłość w Polsce, tak, jeżeli chodzi o Europę, mieści się tak, powiedzmy sobie, no, w jednej trzeciej górnej części tej tabelki. Zastanawiające jest, że w Czechach jest po prostu bardzo wysoki stopień otyłości i to jest no, takie dziwne, bo wydaje się, że jakoś tego nie widzimy, ale niestety tak pokazują statystyki. Jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, o której się rzadko mówi i wielu pacjentów na ten temat nie wie, co to jest zespół metaboliczny. Zespół metaboliczny jest to zbiór chorób, które właściwie nie bolą, natomiast prowadzą do występowania takich schorzeń jak miażdżyca, co prowadzi do oczywiście zwiększonego ryzyka, jeżeli chodzi o występowanie zawałów, chorób serca, czy też udarów. Mówi się, że osoby z otyłością 45-krotnie częściej umierają od osób z prawidłową masą ciała. Także tutaj jest nasze wiadomości na temat ryzyka, że otyłość to nie jest tylko to, że się jest pulchnym i dobrze się z tym czuje, ale otyłość to jest to, co prowadzi nas do powstawania konkretnie wielu, wielu innych chorób. Tu są badania WOBASZ przedstawione z 2013 w porównaniu z 2005 i właściwie one mówią to samo, co wspomniałem wcześniej. Tu chodzi o to, że ten w przedziałach wieku widać, jak ta otyłość u nas narasta. Wracam do tego o definicji i klasyfikacji otyłości według Friedmana. To jest, musimy pamiętać, że pierwszy stopień otyłości to jest między 30 a 35 kg na metr kwadratowy, drugi to 35-40 kg na metr kwadratowy, powyżej 40 to już tak otyłość jest olbrzymia i wprowadzono nadklasyfikację i tutaj są różne głosy, czy to BMI powyżej 60, czy powyżej 50. Ja przyjmuję, że to jest BMI powyżej 50 i te osoby są oceniane jako osoby z super otyłością. Jeżeli chodzi o wskazania do leczenia chirurgicznego takich osób, to mówimy o osobach, które mają 40 BMI lub 35 z chorobami towarzyszącymi. O czynnikach etiologicznych to można by opowiadać bardzo dużo, bo na to mamy wiele sporów i wiemy dużo na ten temat, aczkolwiek nie wszystko. Jak widzimy, że co wpływa na otyłość, to oczywiście czynniki środowiskowe, neuroendokrynne i od razu tu chciałbym powiedzieć, że osoby, u których występują zaburzenia
endokrynologiczne, zanim poddane zostaną leczeniu chirurgicznemu, powinny być zdiagnozowane i powinno się u nich dopiero wyrównać te zaburzenia i ewentualnie wtedy do rozważenia jest nasze leczenie chirurgiczne. Teoria wirusowa, idiopatyczna, czyli właściwie nie bardzo wiemy. No, genetyka to na pewno, mamy na to już odkrytych już kilkadziesiąt genów, które mówią nam o tym, że jeżeli mamy w genach coś i do tego dołączymy środowiskowe czynniki żywieniowe, to jeżeli mamy tatę otyłą i mamę otyłą, to jest duża szansa, czyli tam się ocenia nawet powyżej 75%, że nasze potomstwo również będzie miało otyłość. Liczba otyłych na świecie, no to może o szacunku, to jest 600 milionów i tak jak wspomniałem wcześniej, WHO nakazuje leczenie tejże choroby poprzez profilaktykę, jak i leczenie, o którym będziemy dalej mówić. Mowa była o tym, że otyłość jest taką chorobą, która jakby generuje nam następne choroby. Wspomniałem o tym zespole metabolicznym i najczęstsze choroby, które są, to właśnie jest nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, a także trzeba pamiętać o tym, że otyłość niestety jest też przyczyną występowania częstszego chorób nowotworowych. Natomiast ogromnym problemem, jeżeli popatrzymy na całe leczenie otyłości, to są oczywiście pieniądze, które są na to przeznaczane. Tu sobie po prostu z tym nie radzimy dokładnie rzecz biorąc, bo mamy w Polsce około 2,5 miliona ludzi chorych na cukrzycę. Natomiast leczenie tej samej cukrzycy i jej powikłań to są ogromne pieniądze idące w miliardach złotych. I to jest straszne obciążenie dla finansów publicznych i dla w ogóle dla służby zdrowia. Ryzyko występowania chorób towarzyszących, jak ja wspomniałem, były takie badania przeprowadzone i one pokazują nam, że rzeczywiście jest tak, że otyłość generuje nam choroby, w szczególności cukrzyca i choroby układu krążenia. Musimy pamiętać, że tam również są bezdechy senne, jest i astma w tym wszystkim, także to wszystkie te schorzenia są powiązane w jakiś sposób z otyłością. Powstaje pytanie oczywiście, jak walczyć z tą otyłością. No i wszyscy wiemy doskonale, modyfikacja stylu życia, specjalne diety, ćwiczenia, wspomagające leki, których nie jest niestety za dużo i nie mają one dobrego, nie zawsze są dobrym efektem działania. To wspomaganie nie jest takie, jakie byśmy sobie życzyli i nie u wszystkich to działa. Natomiast jaki efekt jest tego? Na ogół jest właśnie taki, jak tu widzimy. Niestety efekty są bardzo, bardzo słabe. Bo mówi się o tym, że leczenie zachowawcze u osób z BMI powyżej 35, z towarzyszącymi chorobami, czy powyżej 40, jedni mówią 5, inni mówią 10%. W każdym razie bierzemy to, jeżeli chodzi o skuteczność tego leczenia. Także to ta skuteczność jest bardzo niska. No i dlaczego właśnie wtedy, patrząc na tą skuteczność tego leczenia, znalazła się chirurgia? Żeby powiedzieć o chirurgii parę słów, to trzeba się cofnąć do lat 50. Chirurgia to nie jest coś, co zostało wynalezione wczoraj, przedwczoraj, czy nawet 2 lata temu, 3 lata temu. Pierwsze operacje z powodu otyłości były wykonane w latach 50. Następnie były modyfikowane przez pewne zmiany zabiegów na przewodzie pokarmowym. Między innymi pokazała się taka operacja, która się nazywała operacją Pain de Winda. To od nazwiska tegoż człowieka. Ale ona po latach wykonywania ich w milionowych ilościach pokazała, że jednak ona prowadzi do dużych zaburzeń metabolicznych i ta operacja została wycofana. A wprowadzono różne operacje tylko i wyłącznie albo na żołądku, albo operacje restrykcyjno-wyłączające, o których jeszcze później powiem. Natomiast powstaje taki właśnie przedział BMI 35. Ja zawsze mam z tym pewien problem, dlaczego chory z BMI 35 towarzyszącymi chorobami może być operowany, natomiast chory, który ma BMI 34,9, to już trzeba by się zastanowić, bo na przykład NFZ nie będzie chciał tego refundować i zapłacić. Wydaje się, że jednak powinno być te wskazania rozszerzone zdecydowanie, zresztą żeśmy walczyli i te wskazania dla chorych na przykład z cukrzycą, którzy mają pierwszy stopień otyłości, można by tym chorym takie zabiegi wykonywać. Mamy pojęcie chirurgia metaboliczna i chirurgia otyłości.
To są dwa pojęcia, o których też chciałbym jedno słowo powiedzieć. Chirurgia otyłości to są chorzy, którzy mają BMI powyżej 40 i nie mają żadnych chorób towarzyszących jeszcze otyłości. Czyli to jest taka czysta otyłość bez żadnych chorób towarzyszących. Chirurgia metaboliczna to jest BMI 35 plus oczywiście i plus te choroby, o których już wcześniej wspominałem, w szczególności chodzi tu o cukrzycę choroby układu krążenia. Wspomnieliśmy o tym, że jest to problem multidyscyplinarny. Dlatego w leczeniu otyłości, przygotowujemy chorych do leczenia chirurgicznego, niezmierną rolę spełniają pozostałe specjalności i to są one wymienione wszystkie po kolei. Natomiast ja uważam, że bardzo ogromną rolę odgrywa dietetyk, psycholog, fizjoterapeuta, dlatego że te osoby jakby najbliżej pracują tego chorego, bo chirurgia to jest tylko mały fragment całego procesu przygotowania, który trwa parę ładnych miesięcy, zanim do tej operacji dojdziemy. Także tutaj jest ta cała współpraca między nami wszystkimi. My kwalifikując chorego do operacji, chcemy uzyskać pozytywną informację właśnie od wszystkich osób, które współpracujemy, że ta osoba, która jest przygotowana do tej operacji, ona tą operację może przejść dobrze i efekty leczenia powinny być po tej operacji zdecydowanie dobre. Natomiast wiemy o tym doskonale, że chory, który jest zoperowany z marszu, te wyniki leczenia zdecydowanie ma gorsze. Jak trafia chory, to już z mojego własnego doświadczenia, tak chciałem, znajomi, internet, telewizja, ilustrowane gazety i lekarz na samym końcu. Niestety muszę Państwu powiedzieć, że to jest jakiś tam problem, który powstawał przez wiele lat. My żeśmy docierali, staraliśmy się dotrzeć do największej grupy ludzi, lekarzy, z tym, żeby chociaż informowali chorych, przecież chory się nie musi poddać operacji, chory może podjąć decyzję, ale powinien wiedzieć, że jest taka możliwość, bo wiele osób z otyłością przychodzi i mówi, że oni nie wiedzieli, bo im nikt tego nie powiedział, a zobaczyli kolegę, który był po operacji i to ich najczęściej kieruje wtedy w poszukiwaniu miejsca, gdzie taki zabieg można zrobić. To się zmienia w tej chwili, bo nawet już lekarze diabetolodzy kierują chorych na nasze zabiegi operacyjne, widząc te wyniki, wyniki po operacji. Wskazania do operacji już częściowo powiedziałem, ale chciałbym zwrócić uwagę na punkt taki, że chory musi zrozumieć cel i zasadę leczenia chirurgicznego. To nie jest tak, że on przychodzi i mówi, ja chcę się zoperować. To nie w tym kierunku idzie. Musimy przekonać chorego i pokazać mu dobre strony, a on sam musi zrozumieć, że to leczenie jest dla niego absolutnie szansą. I oczywiście jest sprawa jeszcze kolejna, taka, że chory musi być, jakby zobowiązuje się do prowadzenia takiej współpracy, i to nie jest współpraca roczna, tylko do operacji, tylko to jest to współpraca, ten tak zwany follow-up, czyli obserwacja po operacji, dlatego że te operacje mogą doprowadzać do pewnych zaburzeń i my jesteśmy po to, żeby te zaburzenia wyłapywać i je w odpowiednim momencie zacząć leczyć. Parę słów na temat zabiegów operacyjnych. Tu na tym przezroczu widzą Państwo trzy typy zabiegów operacyjnych. Pierwszy to jest tak zwana pionowa plastyka żołądka. To był zabieg, który został wprowadzony w latach 70. przez Edwarda Masona. To taki guru bariatryczny tamtych czasów, który wprowadził wiele zabiegów operacyjnych. Ta operacja była wykonywana dosyć długo, bo w latach 90. jeszcze ją robiliśmy. Natomiast w tej chwili ona została wyparta przez tą operację, którą widzicie Państwo na tym trzecim rysunku, która się nazywa rękawowa resekcja żołądka. Jest to operacja, która w tej chwili jest najczęściej wykonywana na świecie. Wyniki tej operacji są bardzo dobre, ale z obserwacji, jakie mamy, niestety nawroty otyłości po tej operacji są najczęstsze. Po środku jest operacja tak zwana opasania żołądka opaską regulowaną. Ta operacja była wykonywana bardzo szeroko w pewnym momencie, ale ze względu na, powiedzmy sobie, powikłania, które się pokazały, my z tej operacji w tej chwili się wycofaliśmy i w skali świata rzeczywiście niewiele jest tych zabiegów obecnie wykonywanych. Do bardziej skomplikowanych operacji należą operacje restrykcyjno-wyłączające. Po Państwa lewej stronie to jest tak zwany gastric bypass. To jest operacja numer dwa w tej chwili na świecie. To jest operacja, która też została zaproponowana w latach 60. nawet. Także proszę zobaczyć, ile to lat ta chirurgia bariatryczna już trwa. I ona została
Była robiona na otwarto, przyszła pewne modyfikacje. W 1991 roku po raz pierwszy wykonano w laparoskopii taki zabieg operacyjny i można powiedzieć, że wzrost tych zabiegów nastąpił bardzo, bardzo diametralnie. To zdjęcie pokazuje nam operację typu mini gastric bypass. Operacja polega na zmniejszeniu żołądka i zrobienia takiej pętli i podłączenia pętli jelitowej na odpowiedniej długości. Jest to operacja, która w tej chwili no, coraz więcej ośrodków ją wykonuje, ale budzi jeszcze chyba najwięcej kontrowersji, jeżeli chodzi o efekty metaboliczne, bo dokładnie nie znamy jeszcze takich efektów odległych tejże operacji. Te pozostałe zdjęcia, które są, tych rysunków są, jak widać, skomplikowane zabiegi operacyjne. Operacja Scopinaro to była operacja wykonana przez Włocha i chyba jedyny ośrodek, który głównie wykonuje ten zabieg operacyjny, to jest we Włoszech. I operacja BPDDS, czyli takie wyłączenie żółciowo-trzustkowe, to jest ten zabieg, polega na zmniejszeniu żołądka, tak jak przy sleeve resekcji i przełączeniu dwunastnicy, czyli skracamy drogę pokarmową, wyłączając znaczną część jelita cienkiego z pasażu. Wszystkie te operacje są możliwe do wykonania w technice laparoskopowej, co dla chorych ma niezmiernie ważne znaczenie, w szczególności otyłości. Jak ja pamiętam, jak operowałem chorych w latach, jak zaczynałem, czyli 93 rok i operacje na otwarto, to były strasznie duże cięcia. W tej chwili chorzy mają 4-5 niewielkich dziurek na brzuchu, uruchamiani są natychmiast właściwie po operacji. Także dla chorych jest to absolutny zysk i poprawa w ogóle stanu i szybkiego wejścia w dalsze etapy leczenia. Każdy mówi, wiele osób mówi o niebezpieczeństwie chirurgii bariatrycznej. Proszę zwrócić uwagę na to, że chirurgia bariatryczna, biorąc badania, które były robione, pokazuje, że oczywiście powikłania się zdarzają. Nie ma chirurgii bez powikłań, natomiast powikłania dotyczą, w zależności oczywiście od ośrodków, od jego doświadczenia, od chirurgów, którzy to wykonują, mówi się, że około 3%, tak jakby uśredniając, około 3% zabiegów operacyjnych może mieć powikłania. Jeżeli sobie przypomnimy to, co powiedziałem wcześniej, 45 razy wcześniejsze zgony, tak, i 3% powikłań chirurgicznych, oczywiście one mogą być bardzo różne, mogą być bardzo ciężkie, ale mogą być też takie no, drobniejsze, jak krwawienie, które wymaga na przykład szybkiej rewizji. I te badania tutaj pokazują nam o bezpieczeństwie tych zabiegów chirurgicznych i chciałbym zdecydowanie zaprzeczyć niebezpieczeństwu chirurgii bariatrycznej w leczeniu otyłości. Więcej powikłań zdarza się przy ostrym pęcherzyku, ostrym wyrostku robaczkowym niż po operacjach chirurgii bariatrycznej. Takim kamieniem milowym, my bardzo lubimy się podpierać tym badaniem, to jest badanie Swedish Obese Subject, tak zwany SOS. I on pokazuje nam, zrobił to internista, Siestrem się nazywał ten człowiek, zrobił to internista i on pokazywał nam, jak się zmienia w latach chorzy, którzy poddali się zabiegowi operacyjnemu i ci chorzy, którzy nie. I okazuje się, że porównano wtedy te trzy metody, czyli opaskowanie VBG, czyli tą pionową plastykę żołądka i gastric bypass. Okazało się, że osoby, które poddały się leczeniu chirurgicznemu, dłużej żyją i lepszej jakości życia. Więc to ma niezmiernie ważne, jest niezmiernie ważne, żeby zrozumieć, na czym ta chirurgia otyłości polega. To nie jest tylko, to jest na samym końcu jest uroda. My leczymy choroby otyłości i to jest dla nas najważniejsze. I to właśnie to pokazuje, co się poprawia po naszych zabiegach operacyjnych. Cała gama schorzeń, które były przed zabiegiem operacyjnym, ulega poprawie, a quality of life, czyli poprawa jakości życia, poprawia się w 93% chorych. Także to jest cały sukces tej chirurgii bariatrycznej. A w ciągu 10 lat od operacji może dojść do odzyskania około 20-25% utraconej masy ciała, ale tak z czasami nawet po gastric bypassach są nawroty, ale czy przeżycie bez cukrzycy 10 lat ma znaczenie? Wydaje się, że ogromne, bo cukrzyca to jest taka choroba, która rzeczywiście nas zabija powoli, w pewnym momencie zaczyna boleć, ale na ogół to jest tak, że nas boli. W jakim kierunku byśmy szli pewnie w tej chirurgii bariatrycznej? Tu są takie przykłady, czyli endoskopowego załatwiania, zmniejszania żołądka, czy też robienia operacji z jednego cięcia. To jedno cięcie się nam nie przyjęło za bardzo w chirurgii bariatrycznej. Ja
Zrobiłem takich operacji kilkanaście, ale uważam, że to jest po prostu męczarnia i dla chorego, i dla chirurga w sumie na to wychodzi, więc lepsze są te metody laparoskopowe. Natomiast jeżeli chodzi o endoskopię, no tutaj jest problem oczywiście stworzenia odpowiednich narzędzi, które zapewnią nam dobre wykonanie tego zabiegu, bo takie próby są robione i są już pierwsze efekty. No niestety nie są one jakieś takie zaskakujące, znaczy takie zadowalające do końca i musi być na pewno poprawa tego sprzętu medycznego. A przyszłość, a przeszłość, no na pewno jest tutaj profilaktyka, oświata zdrowotna, ogromna. Tutaj uważam, że to powinno już trafiać do dzieci, do przedszkola, do szkoły, żeby przekazywać im dobre nawyki. Nowe leki, to cały czas ja mówię, że kto znajdzie lek na otyłość, dostanie, będzie bardzo bogatym człowiekiem i komuś tego życzę, żeby coś się takiego wydarzyło. Ale leczenie chirurgiczne, leczenie otyłości na tym etapie, co jesteśmy, jest właściwie jedyną skuteczną metodą leczenia otyłości. Inżynieria genetyczna, na pewno będzie to też kiedyś taka chirurgia genetyczna zastosowana. Miejmy nadzieję, że to będzie w jak najszybszym czasie. Na zakończenie chciałbym pokazać fragmencik filmu. To jest operacja rękawowej resekcji żołądka. A jak Państwo widzicie, pracujemy w przestrzeni zamkniętej, czyli musimy wytworzyć najpierw odmocz szewnową, czyli napełnić brzuch gazem. Jest to dwutlenek węgla i on powoduje, że mamy przestrzeń do wykonywania zabiegu operacyjnego. Następnie przy użyciu tych narzędzi, które Państwo widzicie, dopalenia, koagulacji, to jest właściwie to, co umożliwia nam wykonywanie takiego zabiegu operacyjnego, pokazuje nam, jak to można ładnie w takich warunkach zrobić. Mówiłem o powikłaniach, między innymi krwawienia, dlatego że my tam mamy takie możliwości ograniczone, palimy wszystko i wierzymy, że to narzędzie nam będzie działało. Natomiast no, nie zawsze tak jest, że jak spuszczamy odmę, może dojść do krwawienia z jakiegoś naczynia, ale to się zdarza stosunkowo rzadko. To z prawej strony, co tam Państwo widzicie, to jest śledziona, natomiast tutaj jest uwalniane dno żołądka, to jest takie miejsce najbardziej takie newralgiczne chyba w tej operacji podczas preparowania. Tu jest widoczna już przepona, do której dochodzimy, to jest odnoga przepony, do której powinniśmy dojść, żeby ta operacja była prawidłowo wykonana. A po uwolnieniu tejże krzywizny większej, mamy takie urządzenia, które się nazywają staplerami. Za chwileczkę Państwo to zobaczycie. I ja pozwolę sobie przesunąć troszeczkę, żebyśmy to mogli zobaczyć. Tu jeszcze mamy taki fragment uwalniania w kierunku odźwiernika, bo ta część od odźwiernika powinna wynosić od 4 do 6 cm. I w tej chwili już widzimy, że mamy uwolnioną całą krzywiznę większą i tylną ścianę żołądka, żebyśmy mogli zacząć używać te narzędzia, o których mówię. Zakładamy sondę, żebyśmy mogli wykalibrować ten żołądek, żebyśmy go nie zwęzili za bardzo, a żeby on miał też również odpowiedni swój kształt i wielkość tego żołądka, którego objętość po operacji wynosi od 100 do 150 ml, czyli bardzo zmniejszamy, dziesięciokrotnie zmniejszamy tę objętość tego żołądka. Uważam, że to jest jeden z ważniejszych elementów tej operacji, dlatego że źle założona sonda może skutkować problemami śródoperacyjnymi. I ta sonda, jak widzicie Państwo, jest położona na krzywiźnie mniejszej i w ten sposób zaczynamy resekcję tego żołądka. Mamy te urządzenie, które jest staplerem. Ono ma ze sobą w sobie zszywki z jednej i z drugiej strony, a po środku wysuwany jest nóż, który nam przecina i zaraz Państwo zobaczycie, jak to będzie wyglądało w tym momencie. Stapler zdejmujemy i widać, że jest odcięta część żołądka, tak? A ten pozostały żołądek, który mamy, to już zbliżamy się już do końca tego wycinania. Czasami obszywamy to miejsce wyciętego żołądka. Były porównawcze prace i właściwie mówi się, że właściwie to nie ma chyba znaczenia, jeżeli chodzi o krwawienia czy o przetoki. Także część chirurgów obszywa, część chirurgów tego nie obszywa, więc tutaj nie ma jednolitego
w zależności od upodobań chirurga, może w ten sposób. I w ten sposób mamy wycięty tenże żołądek. Ja pominę to szycie, bo to już jest wyższa, nie jest to konieczne, żeby Państwo widzieli. I to jest koniec operacji. Co robimy z tym żołądkiem właśnie? O, ten żołądek jest usuwany przez jeden z otworów, który zostaje nieznacznie poszerzony i jest to absolutnie możliwe i ten żołądek zostaje usunięty z jamy otrzewnowej. A ja na tą swoją część zakończę. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam Panią doktor Boniecką, która nam powie o niezmiernie istotnych rzeczach, takich jak dieta, przygotowanie dziękuję do pracy. Bardzo dziękuję. Przybliżyć rolę dietetyka w postępowaniu u pacjentów z otyłością olbrzymią poddawanych operacjom bariatrycznym, ponieważ trzeba mieć absolutną świadomość, tak jak powiedział pan profesor, że sama operacja nie jest kluczem do sukcesu. Tak naprawdę, jak pokazują badania, jest, jeżeli chodzi o leczenie zachowawcze, jedynie 5% pacjentów uzyskuje skuteczność taką, znaczy skuteczność leczenia zachowawczego na tyle, że pozostaje osobami, jeśli nie szczupłymi, to przynajmniej z nadwagą, bez jakby konsekwencji zdrowotnych. Natomiast jest to bardzo trudne. Nie sztuką jest zredukować masę ciała, do tego służą najprzeróżniejsze, czasami bardzo dziwne diety. Sztuką jest tę masę ciała utrzymać. I właśnie dlatego sporą grupę naszych pacjentów stanowią ci, którym się to nie udało. Skuteczność leczenia chirurgicznego też nie jest stuprocentowa, ale wynosi znacznie więcej, bo około 80%, jeżeli chodzi o wyniki takie długofalowe. Jaka jest wobec tego rola dietetyka w opiece nad tymi pacjentami? Przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba mieć świadomość, że my zajmujemy się pacjentami, my dietetycy, już w okresie przedoperacyjnym. My wtedy nawiązujemy z tymi pacjentami współpracę i nawiązujemy taką nić porozumienia, która pozwala nam na dotarcie do tych chorych. Oni wtedy są dla nas, w stosunku do nas, szczerzy, nie ukrywają pewnych rzeczy i to, ta współpraca jeszcze w okresie przedoperacyjnym pozwala na uzyskać tym pacjentom również w okresie pooperacyjnym osiągnąć lepsze wyniki. W okresie przedoperacyjnym przeprowadzamy bardzo szczegółowy wywiad żywieniowy, w trakcie którego dowiadujemy się, jakie są główne przyczyny otyłości, z czym ci pacjenci mają problem, ponieważ trzeba sobie powiedzieć, że to jest często otyłość trwająca latami i te złe nawyki żywieniowe mogą mieć później mogą negatywnie wpływać na wyniki leczenia chirurgicznego. W tej chwili opracowano standardy postępowania u chorych bariatrycznych, gdzie uwzględniono współpracę z dietetykiem, co jest bardzo ważne, dlatego że w przekonaniu wielu dietetyków jakby rola dietetyka w przypadku pacjentów bariatrycznych nie ma znaczenia. Oni się bronią przed takimi pacjentami, często uważają, że jest to jakby leczenie zastępcze. Natomiast nie jest to prawda i postaram się to wszystko Państwu wyjaśnić. Konsultacje dietetyczne uznano za niezbędny warunek dopuszczenia pacjenta do zabiegu. My podczas tego szczegółowego wywiadu żywieniowego dowiadujemy się właśnie, tak jak wspomniałam, o nawykach żywieniowych, a to pozwala chirurgowi zakwalifikować pacjenta do danego typu operacji, bo pewne nawyki żywieniowe mogą tutaj mieć dosyć istotne znaczenie. To nie tylko sukces w redukcji masy ciała, ta współpraca z dietetykiem, ale również uniknięcie powikłań. Powikłań takich jak niedobory pokarmowe, o które bardzo łatwo, ale także pewnych powikłań zdecydowanie zagrażających życiu, jak na przykład niedrożność przewodu pokarmowego, czy może mniej niebezpieczne, ale bardzo dokuczliwe wymioty czy zaparcia. Jaki wobec tego jest cel współpracy z dietetykiem w okresie przedoperacyjnym? To nie tylko, tak jak wspomniałam, poznanie nawyków żywieniowych, ale też zmiana sposobu żywienia pacjenta jeszcze w okresie przedoperacyjnym. Po operacji oni zostają rzuceni często na głęboką wodę i nie radzą sobie. To również zmniejszenie masy ciała, o którym ja jeszcze później powiem. Niektórzy nasi pacjenci buntują się przeciwko temu,
problemu, ponieważ uważają, że to przecież operacja wszystko im ułatwi i załatwi. Natomiast pokażę Państwu, że wcale tak do końca nie jest, a my redukcją masy ciała w okresie przedoperacyjnym możemy spowodować, że ten pacjent będzie miał tę operację przeprowadzoną bez, czy ze zdecydowanie mniejszym ryzykiem powikłań. No i wreszcie identyfikacja i korekta niedoborów pokarmowych, bo musimy mieć świadomość, że część z tych pacjentów niestety takie niedobory ma, pomimo że są osobami na pierwszy rzut oka bardzo dobrze odżywionymi. Ja sobie podzieliłam te cele opieki przedoperacyjnej na takie dwie zasadnicze grupy. Chirurgiczne, które mają właśnie na celu zmniejszenie wielkości wątroby, o tym wspomniałam. Trzeba mieć świadomość, że wątroba takiego pacjenta jest bardzo stłuszczona i stłuszczone są narządy wewnętrzne, co znacznie utrudnia przeprowadzenie operacji, co wydłuża czas operacji i zwiększa ryzyko krwawień. A więc jeżeli my zredukujemy tę masę ciała nawet jedynie o 5-10% przy takiej dużej masie ciała pacjentów, to już wiadomo, że możemy zmniejszyć zawartość tłuszczu w wątrobie, czy tego okołonarządowego nawet o 20-80%. No i oczywiście dietetyczne przygotowanie pacjenta do zmian w sposobie żywienia. Jakie są metody redukcji masy ciała? Przeróżne. Oczywiście jest to dieta redukcyjna, zbilansowana i o to by nam najbardziej chodziło. To my dietetycy staramy się zrobić z pacjentem, ale również można pacjenta, zwłaszcza z taką dużą otyłością, przygotować wcześniej endoskopowo, czyli za pomocą balona żołądkowego albo za pomocą diet, które jeszcze budzą kontrowersje, na przykład za pomocą diety bardzo niskokalorycznej czy diety bardzo niskokalorycznej ketogennej, która zyskuje coraz większą popularność i która być może za jakiś czas będzie wykorzystywana szerzej w leczeniu tych chorych. Na razie trwają badania, są one bardzo obiecujące, ale prawdopodobnie będzie to metoda stosowana no, u jakiejś grupy pacjentów, ponieważ taka dieta też wiąże się z pewnym ryzykiem powikłań, dolegliwości. Tak jak wspomniałam, nasi pacjenci to czasami osoby z niedoborami pokarmowymi, a osoby z otyłością to właśnie często osoby niedożywione. Tak jak wspomniałam, trudno sobie to wyobrazić, ale tak jest, bo to, że pacjent je dużo, to nie znaczy, że je dobrze. To znaczy, że je tłusto, to znaczy, że spożywa żywność typu fast food, że je dużo słodyczy, spożywa słodkie napoje, a to nie są produkty, jak Państwo na pewno wiecie, które gwarantują nam dobry stan odżywienia. To są produkty, które wręcz odwrotnie mogą spowodować niewystarczające spożycie składników odżywczych. A my wiemy, że ten stopień odżywienia pacjenta w dużym stopniu wpływa na ryzyko powikłań w okresie okołooperacyjnym. I już profesor Szczygieł dawno mówił, pisał o tym, że im bardziej chory jest otyły, tym bardziej jest narażony na wystąpienie niedożywienia w sytuacjach krytycznych, a więc w sytuacjach również stresu związanego z operacją, głodzenia stresowego i powikłań z tym związanych. W przypadku stwierdzenia u takiego pacjenta niedożywienia, my powinniśmy te niedobory u niego wyrównać, a więc tutaj tak bardzo ważna jest współpraca z dietetykiem, która pozwala te no, niedoskonałości w sposobie żywienia pacjenta wyłapać i je skorygować i dzięki temu zminimalizować ryzyko również powikłań pooperacyjnych. Jak wobec tego zająć się tym pacjentem? Co tak naprawdę jest najważniejsze? Ja osobiście staram się tych pacjentów przygotować również na to, co czeka ich w okresie pooperacyjnym. Oczywiście trudno jest zmusić osoby z tak dużym jeszcze żołądkiem do tego, żeby spożywały pokarmy o objętości nie wiem, 150 ml, co też bywa przez niektórych pacjentów wdrażane, ale są takie zasady, które warto i można zrobić bez większego problemu u pacjentów. Mianowicie na przykład zwiększenie regularności posiłków. My wiemy doskonale, że nasi pacjenci albo jedzą cały czas, albo spożywają jeden albo dwa posiłki dziennie. Tak moglibyśmy ich podzielić na takie dwie grupy. Pacjenci muszą nauczyć się żuć starannie, ponieważ źle pogryziony pokarm będzie prowokował skurcze żołądka, będzie prowokował bóle, będzie powodował, zwłaszcza we wczesnym okresie pooperacyjnym, że to zespolenie
które pan profesor pokazywał, będzie no, w ten sposób poprzez te intensywne skurcze drażnione, będzie pacjent no, może niestety wymiotować. Wobec tego, a ponieważ no, niestety my nie potrafimy, nie mamy tej umiejętności często starannego żucia, pacjenci nawet mówią, że połykają kęsy, no to już w okresie przedoperacyjnym dobrze, żeby się tego nauczyli, żeby opanowali tę technikę. Służy temu również odgryzanie małych kęsów, służy temu jedzenie z wykorzystaniem małych sztućców. Poza tym chodzi nam również o to, żeby wykluczyć z diety pacjentów napoje słodzone i napoje gazowane, ponieważ gaz zawarty w tych pokarmach będzie powodował naprężanie tych zespoleń, będzie powodował odbijanie, cofanie treści pokarmowej z żołądka do przełyku, treści kwaśnej, drażniącej, a więc tej, która będzie również drażniła przełyk. I też bardzo ważna rzecz i wcale nie taka prosta, unikanie jednoczesnego jedzenia i picia, ponieważ wtedy zwiększa się objętość tego, co w tym żołądku ostatecznie się znajduje, a więc i pokarm, i płyn. To wszystko powoduje rozciąganie żołądka, zwiększanie jego elastyczności, bóle, wymioty. No i z czasem pacjent może jeść coraz większe niestety porcje. Bardzo ważną metodą samokontroli jest prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Wtedy, kiedy pacjent nie ma z różnych przyczyn możliwości spotkania się z dietetykiem, może spojrzeć, co kilka dni temu jadł i w jakich ilościach i wtedy widzi różnicę. To jest świetna metoda samokontroli, a dla nas dietetyków jest to też znakomita metoda kontroli tych pacjentów. A więc, proszę Państwa, dietetyk w zespole bariatrycznym jeszcze w okresie przedoperacyjnym jest, jak już mam nadzieję, Państwu powiedziałam, niezbędny. Natomiast wiemy również, że w okresie pooperacyjnym, jeżeli chorzy rezygnują z poradnictwa dietetycznego, niestety mogą wracać do złych, negatywnych nawyków żywieniowych i zwiększać masę ciała. I wtedy mogą znaleźć się w tej grupie, o której tutaj mówiliśmy, pacjentów, którzy niestety tę masę ciała w okresie pooperacyjnym zwiększają. Wiemy, że taki krytyczny okres to jest około pół roku po operacji, kiedy pacjenci zaczynają jeść stopniowo coraz więcej, kiedy pewne dolegliwości wynikające ze spożywania niektórych produktów wycofują się i to ryzyko powrotu do nawyków żywieniowych niekorzystnych wzrasta. Poza tym jedna z operacji powoduje zmniejszenie produkcji greliny. Mniej więcej w tym okresie ta produkcja greliny może się również zwiększać. My wiemy, że we wczesnym okresie pooperacyjnym nasi pacjenci bardzo starają się przestrzegać zaleceń. Te ich starania są wzmacniane przez efekt operacyjny bardzo duży na samym początku. Im się czasami wydaje, że to już jest, że to już tak będzie, że to, co będą robić właściwie i co będą jeść, to nie będzie miało większego znaczenia. No ale okazuje się, że właśnie ryzyko tych zachowań wzrasta, im dłuższe są okresy między wizytami kontrolnymi u dietetyka. Brak tej kontroli, brak nadzoru powoduje, że pacjenci mogą wracać do tych negatywnych nawyków. Jakie są cele diety wobec tego po chirurgicznym leczeniu otyłości? Właściwie ja sobie je podzieliłam na takie dwie grupy. Po pierwsze, kształtowanie prawidłowego sposobu żywienia, a co za tym idzie, ograniczenie wartości energetycznej diety, spożywanie odpowiednich pokarmów, odpowiednia suplementacja, bo bez niej niestety często się nie udaje spożywać zalecanych ilości składników pokarmowych, takie jakie są przewidziane w normach żywienia. I wreszcie dwie pozostałe przyczyny, znaczy dwa pozostałe elementy, takie jak zapobieganie zwiększania elastyczności żołądka, czyli zapobieganie ponownemu wzrostowi masy ciała i niekorzystnym objawom, takie jak ból, wymioty, zaparcia, wzdęcia, niedrożność. No i wreszcie, i to bardzo trudne, odpowiednie nawodnienie. Proszę pamiętać, że ci pacjenci nie mogą jeść i pić jednocześnie, muszą zachowywać odstępy około 30-minutowe i czasami trudno jest im sobie to wszystko zaplanować. Niektórzy, co nie zostało wykazane, nie zostało udowodnione dlaczego, mają zmniejszone pragnienie. Jakie są podstawowe zasady diety? No oczywiście najważniejsze ograniczenie ilości spożywanych pokarmów. W zależności od metody operacyjnej, zwłaszcza na początku, może to być od naprawdę bardzo niewielkich ilości do około 150 ml, 200 ml. Ale jest to kwestia absolutnie indywidualna. Na samym początku jeszcze te porcje mogą być mniejsze, ponieważ mamy obrzęk, stan zapalny w żołądku, który jeszcze limituje jego pojemność. I ja tutaj
właściwie zachęca pacjentów do tego, żeby wsłuchiwali się w swój organizm, jeżeli odczuwają już delikatne uczucie sytości albo wahają się, czy zjeść, czy nie zjeść, to nie powinni jeść, ponieważ na ogół kończy się to źle, to znaczy kończy się to albo jakimiś tam dolegliwościami, dyskomfortem, uczuciem pełności, a niekiedy nawet wymiotami. A więc uczucie sytości, zwłaszcza na początku, powinno być absolutnym sygnałem końca posiłku. I trzeba pamiętać, że właściwie niezależnie od metody operacyjnej, po pewnym czasie ci pacjenci jedzą podobne porcje. Na samym początku rzeczywiście te różnice są dosyć zauważalne, ale później mniej więcej to się wyrównuje. I co tutaj jest jeszcze bardzo istotne, tak jak wspomniałam, regularne spożywanie posiłków. Po operacji typu Roux-en-Y gastric bypass, o której wspominał pan profesor dzisiaj, te posiłki mogą być nawet częstsze. Tak jak u pacjentów wręcz po resekcji żołądka z przyczyn nowotworowych, co 2-3 godziny, zwłaszcza na początku, kiedy ta pojemność żołądka jest bardzo niewielka, adaptacja jest niewielka. No i bardzo ważne to staranne żucie pokarmów. Pacjenci nie powinni w tym czasie, to znaczy w czasie posiłku, ani oglądać telewizji, rozmawiać przez telefon, nic innego nie powinni robić, tylko koncentrować się na tej czynności, ponieważ naprawdę wystarczy chwila nieuwagi i połknięcie całego kęsa może spowodować silne dolegliwości bólowe. Temu starannemu żuciu to ułatwia bardzo właśnie stosowanie małych sztućców, małych naczyń. Na przykład zjedzenie zupy małą łyżeczką znacząco spowalnia czas jedzenia niż zjedzenie jej na przykład dużą tradycyjną łyżką. Ale jest to jakaś metoda na przygotowanie się do również jeszcze zmian w okresie przedoperacyjnym, tych zmian w okresie przedoperacyjnym. Bardzo ważne jest stopniowe rozszerzanie diety. Zauważyłam, że młodzi ludzie dosyć szybko adaptują się do diety, wprowadzają i produkty bogatobłonnikowe, ciemne pieczywo, zdrowe warzywa, owoce, nie mają z tym większych problemów i niektórzy już w okresie miesiąca po operacji to robią. Osoby starsze albo osoby, które w okresie przedoperacyjnym miały pewne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, na przykład zespół jelita nadwrażliwego albo skłonność do wzdęć czy do zgagi, oni troszeczkę wolniej się adaptują do diety. To jest znowu kwestia bardzo indywidualna i tak to trzeba potraktować. I dlatego my po miesiącu od operacji tych pacjentów zapraszamy na konsultacje i w oparciu o to, jak się odżywiają, co jedzą, tę dietę dalej rozszerzamy. Są produkty, jak na przykład mięso czerwone, zwłaszcza mięso, które bywa źle tolerowane przez pacjentów, ponieważ jest włókniste, wymaga starannego żucia. Pacjentom się wydaje, że ten produkt jest dobrze przeżuty, a w rzeczywistości on taki nie jest. Jest zmniejszona produkcja enzymów rozkładających białka jeszcze w żołądku i oni często mówią o takim uczuciu zalegania, kamienia w żołądku. Wtedy znowu warto popracować z dietetykiem, żeby te produkty spożywać w takiej formie, która będzie bardziej na przykład dostępna dla enzymów trawiennych, jak na przykład mięso mielone i tak dalej. A więc tak jak wspomniałam, kolejne produkty, zwłaszcza bogate błonnikowo, trzeba wprowadzać stopniowo. Bardzo ważne jest spożywanie produktów o wysokiej wartości odżywczej. Tutaj nie powinno mieć miejsca spożywanie takich produktów, które są w nie ubogie, a więc oczywiście słodycze, oczywiście dania typu fast food, które wbrew pozorom właściwie pacjentom zdecydowanie łatwiej się spożywa, bo one są często miękkie, nie są bogatobłonnikowe, a więc zdecydowanie łatwiej się je żuje, dają mniejsze uczucie sytości, są naprawdę poważną pułapką. Co dalej? Unikanie produktów i napojów zawierających cukier. No niestety pacjenci bardzo lubią napoje, które mają jakikolwiek smak. A więc soki, słodkie napoje, oczywiście bardzo ciężko jest im przyzwyczaić się do spożywania czystej wody. Część z tych napojów może powodować takie nieprzyjemne dolegliwości jak zespół poposiłkowy, który objawia się na przykład kołataniem serca, zimnymi potami, zawrotami głowy, ponieważ cukier z tych produktów bardzo szybko się wchłania, zwłaszcza u pacjentów po operacji typu Roux-en-Y gastric bypass, ale ten zespół poposiłkowy jest również obserwowany
niekiedy po mankietowej resekcji żołądka, a więc właściwie ja jeszcze o napojach powiem, ale to są jedne z najważniejszych produktów, które trzeba wyeliminować z diety, tak jak wspomniałam, również napoje gazowane. Unikamy produktów tłustych, unikamy produktów ciężkostrawnych, no i oczywiście trzeba być również przygotowanym na to, że u części pacjentów może dojść do zmian upodobań smakowych. To się wiąże z tym, że po pierwsze pacjenci starannie żują te pokarmy, a więc bardziej eksponują ten smak, bardziej odczuwają smak pokarmu, ponieważ on dłużej przebywa w jamie ustnej i nie jest tak po prostu połykany, a więc możemy ten smak faktycznie poczuć. A druga rzecz to są zmiany hormonalne, które zachodzą po operacjach bariatrycznych, które powodują właśnie, że pewne produkty przestają pacjentom smakować, a inne zaczynają. To właśnie taki schemat, który pokazuje to, o czym przed chwileczką mówiłam, czyli ten zespół poposiłkowy, słodkie pokarmy, również niekiedy tłuste, które przechodzą dosyć szybko do jelita, rozciągają je, powodują dolegliwości bólowe z jednej strony, a z drugiej te, o których mówiłam, czyli kołatanie serca, zimne poty, zawroty głowy. Teoretycznie powinien to być taki element, którego pacjenci powinni się przestraszyć, co powinno spowodować, że oni tych produktów będą unikać. Ale nie zawsze tak jest. Proszę pamiętać, że ten cukier zawierają również słodkie owoce, owoce dojrzałe, słodkie przetwory mleczne, serki, jogurty, czasami produkt, który jednego dnia powoduje dolegliwości i w innym dniu tego nie robi i w rezultacie pacjenci mają duże trudności ze stwierdzeniem, co im tak naprawdę tutaj zaszkodziło. Czasami zależy to od tego, co pacjent wcześniej zjadł, a więc no generalnie powinno się tych produktów zawierających przede wszystkim cukry wystrzegać. Tak jak wspomniałam, częsty u pacjentów jest brak pragnienia. Bardzo często obserwujemy niechęć do wody. My wówczas pacjentów zachęcamy do tego, żeby oni do wody dorzucali sobie plastry cytryny, plastry pomarańczy, grejpfruta, różnych owoców. Takie dodatki, które nie będą wpływały na kaloryczność, na wartość energetyczną tego napoju, ale będą zmieniały nieco jego smak. Płyny również należy spożywać powoli, małymi łykami, czasami zbyt duży łyk, zwłaszcza w okresie wczesno-pooperacyjnym, może spowodować nudności, może spowodować wymioty. Tak jak wspomniałam, nie należy pić około 30 minut przed posiłkiem, w trakcie posiłków i 30 minut po posiłku. Minimalna podaż płynów powinna wynosić 1,5 litra na dobę i to niektórym pacjentom bardzo trudno zrealizować. Czasami mają też problem z odczuwaniem tego pragnienia, no ale to jakby jest no, zasadnicze pytanie w okresie pooperacyjnym, które zadajemy, zadaje je i chirurg, i dietetyk, ile pacjent pije dziennie. Tak jak wspomniałam, wykluczamy napoje gazowane, napoje słodzone, ale również mocną kawę i herbatę, które mają działanie odwadniające i mogą zwiększać wydalanie składników mineralnych, których podaż z dietą i tak jest zmniejszona. No i oczywiście unikamy alkoholu ze względu między innymi na stłuszczenie wątroby, no i jego oczywiście wysoką wartość energetyczną. Dieta po operacji bariatrycznej składa się w zasadzie z 4 etapów. Tak naprawdę to z 3 takich zasadniczych, a później to już jakby to rozszerzanie diety odbywa się automatycznie. Mianowicie dieta płynna jeszcze w szpitalu, czyli po prostu woda i herbata, ewentualnie rumianek. I następnie dieta płynna wzmocniona, czyli taka półpłynna, po prostu oparta, mówiąc w skrócie, na zupach zmiksowanych, mlecznych, zupach jarzynowych, koktajlach i wreszcie dieta papkowata, która właściwie, jeżeli pacjent dobrze żuje, mogłaby być nawet przez niektórych pominięta, dlatego że jeżeli faktycznie pacjent tę umiejętność jeszcze sobie wypracuje przed operacją, to jeżeli dobrze pogryzie ten pokarm, to właściwie zrobi to samo, co zrobi blender, mikser, no ale nie każdy ma opanowaną tą technikę, a poza tym no, to jest też problem z uzębieniem. W zależności od wieku, no, młodsi ludzie lepiej sobie z tym radzą, starsi trudniej. Oczywiście to nie zawsze zależy od wieku, ale to jest jeden z ważniejszych problemów, który z tym rzuciem często współistnieje. No i później mamy dietę łatwostrawną, czyli taką, o której mówiłam, że eliminujemy te produkty, które mogą obciążać
przewód pokarmowy i docelowo, właściwie na całe życie dieta ubogoenergetyczna. Dlaczego? Ktoś powiedziałby, że przecież pacjent zredukował masę ciała, to później powinien stosować dietę zgodną z jego zapotrzebowaniem wynikającym z masy ciała. Po pierwsze, my nie wiemy, jakie jest jego zapotrzebowanie. Wiemy tylko wtedy, jeżeli posiadamy kalorymetr, to wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie jest faktycznie zapotrzebowanie pacjenta, ale to jest urządzenie bardzo trudno dostępne. Dlaczego to zapotrzebowanie u pacjentów jest obniżone? Bo pacjenci stosują w okresie przedoperacyjnym najprzeróżniejsze diety, które powodują wykorzystywanie rezerw białkowych, czyli mówiąc krótko, tkanki mięśniowej do celów energetycznych, a ta, jak wiadomo, wpływa na podstawową przemianę materii, czyli wpływa na nasze podstawowe zapotrzebowanie na energię. I okazuje się, że część pacjentów, nawet spożywając dietę o wartości diety ubogoenergetycznej, zaczyna zwiększać masę ciała. Tutaj mamy taki przykład diety półpłynnej, czyli w tym pierwszym tygodniu mniej więcej po operacji, a na przykład może być to rzadki kleik, można wykorzystywać preparaty dla niemowląt. Ja zalecam je zawsze połączyć z jogurtem, bo część z nich jest bardzo słodka. Może być to również, tak jak wspomniałam, rzadka zupa, może być to jogurt w połączeniu z owocami, czyli koktajl, a nawet jajecznica na parze najlepiej. Jeżeli jest taka konieczność, bo nie u wszystkich jest taka konieczność, z samych białek, to jest po prostu dieta, którą ten pacjent w sposób bezpieczny może stosować w pierwszym tygodniu. Tak jak powiedziałam, dieta oparta właściwie o zupy. No i w dalszym etapie dieta papkowata, która właściwie, jak się przyglądamy, jest bardzo zbliżona do diety łatwostrawnej, nie jest trudna w realizacji. Należy uważać na produkty bogatobłonnikowe, tak jak wspomniałam. Ja tutaj sobie zebrałam w tej tabeli takie podstawowe informacje na temat stosowania tych różnych rodzajów diet w okresie pooperacyjnym. Dieta papkowata powinna być stosowana mniej więcej przez 2 tygodnie. I tutaj mamy właśnie podane, jak długo powinna być ona stosowana po różnych rodzajach operacji, ale tak jak powiedziałam, jest to absolutnie kwestia indywidualna i często ci pacjenci się z nami kontaktują w tym okresie miesiąca po operacji, jak dalej powinni tę dietę rozszerzać. Niestety operacja bariatryczna wiąże się z ryzykiem niedoborów pokarmowych. Do najczęstszych niedoborów należą niedobory witaminy B1, B12, kwasu foliowego, witaminy A, żelaza, wapnia, witaminy D, cynku i miedzi. Co po pierwsze jest związane z niewystarczającym spożyciem, ze zmniejszonym wchłanianiem, z zaburzonym transportem składników pokarmowych, wymiotami, biegunkami czy stosowanymi lekami. Te niedobory mogą, tak jak powiedziałam, pojawić się jeszcze przed operacją, na przykład witaminy B12, która może być efektem na przykład stosowania metforminy. A więc tutaj ci pacjenci często wchodzą w okres pooperacyjny już z niedoborami. I tutaj chciałam Państwu pokazać, jak powinna wyglądać suplementacja po operacji bariatrycznej. To są oczywiście wytyczne amerykańskie, my swoich jako takich na razie nie mamy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, ja będę stopniowo pokazywała, jakie są normy zapotrzebowania, jak to są duże różnice w zapotrzebowaniu po operacji w stosunku do osób, które są nieoperowane. Mam witaminę B12 12 mg, podczas gdy normy są znacząco mniejsze. Witaminy B1. Witaminy B12 350-500 mikrogramów. W tej chwili pojawiły się preparaty w postaci donosowej, kropli, bardzo dobre. Do tej pory często pacjenci stosowali zastrzyki domięśniowe, które też są dobrym wyjściem u części pacjentów, zwłaszcza tych zapominalskich. Foliany. Tu jest właściwie bardzo podobnie, natomiast normy w tej chwili mamy takie wytyczne polskie również, które przewidują znacząco większą podaż kwasu foliowego właśnie u kobiet otyłych, również po operacjach bariatrycznych. Witamina A, proszę zwrócić uwagę, te różnice są znacząco różne. Tutaj jeśli chodzi o witaminę E, nie jest to dużo. D, proszę zwrócić uwagę, to jest około 3000 jednostek. To są normy, które są opublikowane w zasadach suplementacji leczenia witaminą D, ostatnie wytyczne. Mamy tutaj 3 poziomy, ten ostatni dotyczy pacjentów z otyłością. Żelazo, właściwie podobnie, ale u kobiet miesiączkujących te ilości powinny być znacznie większe. Cynk podobnie i miedź też tutaj dużych różnic nie mamy. Ale na ogół nie zastanawiamy się, ile z dietą spożywamy miedzi, a po operacji bariatrycznej już warto się temu przyjrzeć. Znaczy, jeżeli suplementujemy dietę, to powinien być to taki preparat, który tę miedź po prostu zawiera.
Wśród innych problemów mamy nietolerancje pokarmowe. To jest to, co powiedziałam. Część produktów przestaje nam smakować. Mówiłam o mięsie. No właśnie problemem może być niedokładne żucie, zbyt wczesne wprowadzenie niektórych produktów i tak jak wspomniałam, zmniejszona produkcja soków trawiennych. Ważne są również zaburzenia składu flory jelitowej, które przyczyniają się do występowania wzdęć, bólów brzucha. Tutaj warto pamiętać o tym, bo część tych niedoborów może być również spowodowana zaburzonym składem mikroflory jelitowej, na przykład witaminy B1 czy B12. To obserwujemy tutaj związek z zaburzonym składem mikroflory jelitowej. No, wspomniany zespół posiłkowy, mówiłam o wymiotach, biegunkach, mówiłam o problemie zmniejszonego spożywania płynów. Na ogół mamy brak niekorzystnego wpływu operacji na przebieg ciąży. To jest bardzo ważne, dlatego że przy zachowaniu odpowiedniego okresu odstępu od operacji bariatrycznej wręcz u niektórych kobiet możliwe jest dzięki operacji właśnie zajście w ciążę, ponieważ pacjentka redukuje masę ciała, i ustępują te problemy, które przyczyniają się do problemów właśnie z zajściem w ciążę. Najczęstsze nietolerancje dotyczą mięsa czerwonego, niekiedy ryb, surowych warzyw, owoców. To jest kwestia indywidualna. Niektórzy mówią o nietolerancji makaronów, słodyczy. No to właśnie z tym dumping syndromem się wiąże. Ale bardzo ważne jest to, że nie powinni się pacjenci tym zrażać. To znaczy, jeżeli takie dolegliwości towarzyszą spożywaniu tego produktu, to po kilku dniach powinni spróbować produkt wprowadzić ponownie. Po upływie około 3-6 miesięcy te awersje, te nietolerancje pokarmowe powinny ustępować. No niestety u części pacjentów tak się nie dzieje. Proszę pamiętać, że podstawowym źródłem składników odżywczych są przede wszystkim pokarmy. Stamtąd wchłaniają się one najlepiej. I tak jak mówiłam, bardzo ważne jest spożywanie pokarmów o wysokiej wartości odżywczej, ponieważ z tych źródeł wchłaniają się po prostu te witaminy i składniki mineralne najlepiej. Opracowano taką piramidę. Proszę zwrócić uwagę, żywieniową dla pacjentów bariatrycznych. Proszę zwrócić uwagę, u podstawy tej piramidy znajdują się suplementy. My sobie zdajemy sprawę, że z dietą zbilansowanie tej diety jest bardzo trudne, bardzo ważne. Zwraca się uwagę na odpowiednie spożycie płynów i oczywiście na aktywność fizyczną. Podstawę stanowią produkty białkowe. I te produkty białkowe powinny się znaleźć w każdym posiłku, ponieważ ci pacjenci bardzo łatwo rozwijają niedobory białka i właściwie powinno się suplementować je również w około 30 gramach na dobę, zwłaszcza we wczesnym okresie pooperacyjnym. Kolejne piętro to są warzywa, owoce, a dopiero tutaj na szczycie produkty zbożowe. A więc produkty białkowe to podstawa. I tutaj taki talerz właśnie Brazylijczycy opracowali, jak powinien wyglądać talerz pacjenta bariatrycznego. A więc około połowę tego talerza powinny stanowić właśnie produkty białkowe, warzywa i owoce, no i ewentualnie produkty zbożowe. Trochę inaczej niż my uczymy studentów w przypadku żywienia osób zdrowych, prawda? No ale to nie są osoby zdrowe. To trzeba mieć tego świadomość. I teraz proszę pamiętać, ja kiedyś moja wykładowczyni użyła takiego fajnego określenia: każdy kęs ma swój sens. I ja uwielbiam to określenie, dlatego że w przypadku pacjentów bariatrycznych sprawdza się ono fantastycznie. Proszę zwrócić uwagę, butelka soku owocowego, 4 szklanki, to jest właściwie równowartość kanapki, która ma zupełnie inną wartość odżywczą. A więc to jest życie, to sztuka wyboru i ten wybór pacjenci niestety mają później do końca życia, muszą tych wyborów dokonywać. Druga rzecz, to jeżeli zje sobie pacjent kotlet schabowy, taki tradycyjny obiad, a taki nazwijmy to odchudzony, to jest różnica około 200 kilokalorii, tak? Bo pacjenci często pytają, czy ja mogę zjeść sobie od czasu do czasu coś przeciwwskazanego, a dlaczego nie? Oczywiście, tylko trzeba to robić z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, trzeba zachować odpowiednie proporcje w diecie. No i tutaj na koniec pan profesor to jest autorem tego slajdu, ja tylko zechcę przeczytać przykład, jak ważna jest motywacja. Przykład dotyczy pacjenta skazanego na śmierć, na karę śmierci, ale okazało się, że niestety jest zbyt otyły
i na krześle elektrycznym się nie mieścił. No więc zarządzono, że pacjent ma stosować dietę, ale on zamiast schudnąć, znaczy zredukować masę ciała, przytył aż 10 kg. No i znowu się nie mieścił. No więc zastosowano już głodówkę typową, czyli wodę tylko i wyłącznie. On znowu, jego masa ciała wzrosła. No więc wreszcie również postanowiono nic mu nie podawać, ale pacjent znowu przytył. To ciekawe, poprawił się, jak to niesamowicie, jaka to jest niesamowita gra słów. Poprawił się, jak to się tak pozytywnie kojarzy, czyli zwiększył masę ciała, tak? I co? Co jest? Czemu nie chudniesz? No nie mam motywacji. Bez motywacji nawet leczenie chirurgiczne może okazać się nieskuteczne. Dziękujemy za uwagę. Wykładowcom. Jeszcze mogłabym pana profesora zaprosić, przypomnieć, że tą część medyczną przedstawił pan doktor, pan profesor, doktor nauk medycznych, no i lekarz, czy pan doktor Krzysztof Paśnik i pani doktor nauk medycznych Iwona Boniecka. Dziękuję bardzo za naprawdę fantastyczne przedstawienie tematu, za podzielenie się swoimi doświadczeniami, nie tylko teorią, ale też właśnie te najważniejsze rzeczy, to jest to własne doświadczenie z lat praktyki, lat i operacji i kontaktów z pacjentem dietetyka. Także serdecznie dziękuję za wystąpienie, za przedstawienie naszego tematu i zapraszam Państwa na kolejne wykłady Wszechnicy Żywieniowej SGGW. Dziękuję. Dziękujemy.